Oficjalny Europejski Dzień Sąsiada świętowany jest pod koniec maja, ale w Bełchatowie mieszkańcy jednego z osiedli postanowili świętować nieco później, bo z ostatnim dniem sierpnia. Chcielibyśmy tak zintegrować mieszkańców naszych, więc pomysł na Dzień Sąsiada. To jest nasza czwarta impreza. Mam nadzieję, że będzie w tym roku wyjątkowa. Bo cyklicznie się spotykamy, mieliśmy już Dzień Dziecka, więc jakoś to fajnie wygląda. No i cóż, musimy się fajnie bawić, tak, przede wszystkim. Mamy moc atrakcji dla naszych mieszkańców. Wspieramy społeczność naszą, nasze OSP, że jesteśmy dla mieszkańców, nie tylko do zdarzeń wyjeżdżamy i ratujemy ludzkie życie, ale także jesteśmy dla nich, czyli... Tak jak powiedziałam, chcemy się z nimi spotykać, prowadzimy młodzieżowe drużyny pożarnicze, chcemy, żeby to po prostu zaiskrzyło. Mamy wielu nowych mieszkańców na naszym terenie, no i dlatego to po prostu tak powstaje. No ile mamy środków, objęty mamy patronatem naszego pana wójta gminy Bełchatów, Konrada Koca. Starosta bełchatowski też oczywiście nas tutaj zawsze wspiera co roku, to jest po prostu super, bo mamy zawsze dotacje z powiatu. No i lecimy dalej, no, bawimy się wszyscy. Pomysł na hasło sąsiedzkiego wydarzenia wpadł spontanicznie. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Jest okej, jak dla mnie, ale mówię, my chcemy wyjść do mieszkańców, chcemy się pokazać, że jesteśmy tutaj, no bo dzisiaj społeczeństwo jest zamknięte. COVID zrobił swoje, oni są wszyscy pozamykani w domach, więc my chcemy, żeby oni wrócili na taki etap naszego społecznego życia, tak? Czyli nie bądźmy tylko w domu zamknięci, a wyjdźmy do ludzi, pokażmy się, że jesteśmy i miejmy to serducho takie otwarte dla drugiego człowieka, czyli dla swojego sąsiada. Na spotkanie część mieszkańców przyszła z własnym koszem piknikowym. Wszystko po to, by zacieśniać więzi. Jak podkreślali obecni na pikniku mieszkańcy, na dobrego sąsiada zawsze można liczyć. Pierwszy raz jest pani? Tak, bo ja jestem gościnnie. No i jaka atmosfera? Podoba się pani? No podoba się, chyba widać. Nóżka chodzi. Jak nie tańczę, dla mnie dużo nie potrzeba. Cudownie, to jest najlepsza impreza w mieście, naprawdę. I na wsi. Jesteśmy każdego roku. Naprawdę? Tak. Czujemy się tutaj po prostu wspaniale. Jak w domu. Organizatorka jest przecudna, naprawdę, jest cudownie. O to chodzi, żeby się integrować i spotykać. Tak? Dokładnie. To wydarzenie to świetna możliwość, by zacieśniać więzi z sąsiadami, bo nie zawsze jest okazja do poznania bliżej swoich sąsiadów. Zawsze fajnie, dużo sąsiadów, same znajome twarze, dzieci się fajnie bawią, bo wiadomo, towarzystwo znajome, więc jest zawsze bardzo sympatycznie. A tutaj pani, jak pani jest? Ja pierwszy raz jestem. O, no i jak? Oczekiwanie? Zaproszona przez koleżankę. No na razie jest super, no dzieci się bawią, fajna pogoda. Oprócz grilla i zabaw dla dzieci nie zabrakło muzyki. Mieszkańcy osiedla bawili się razem, pokazując, jak ważna jest wspólnota i dobre sąsiedzkie relacje.